Do końca weekendu pogoda będzie piękna. Trochę zmieni się w poniedziałek, ale o poniedziałku w piątek myśleć nie warto. To jeszcze daleka perspektywa, a my skupimy się na tej bliższej. Zapraszam na prognozy pogody. Urszula Matysiak, dobry wieczór Państwu. Pozostajemy w zasięgu płytkiej Zatoki Niżowej. Za odsuwającym się pofalowanym frontem atmosferycznym napływać będzie przez weekend bardzo ciepłe powietrze z południa. Nocą na Pomorzu zachmurzenie początkowo duże, miejscami jeszcze ze słabym deszczem. Stopniowo będzie się przejaśniać, ale pojawią się lokalnie mgły. Na termometrach od 10 do 12 stopni przy słabym wietrze. Ciśnienie wynosi 1012 hektopaskali, jeszcze nieznacznie się obniży. Jutro na Pomorzu rano mgła i zachmurzenie umiarkowane, wieczorem już duże, a kolejna noc przyniesie opady deszczu. Temperatura maksymalna to 15 stopni nad samym morzem, 16 w pozostałej części regionu, oprócz okolic Tczewa i Kwidzyna, tam 17 stopni. Wiatr umiarkowany, ciśnienie jutro w południe wyniesie 1013 hektopaskali i będzie nieco wzrastać. A na morzu? Nocą wiatr południowy skręcający do zachodniego wiać będzie z siłą do 4 stopni w skali Beauforta, stan morza 2. Jutro kierunek wiatru ponownie zmieni się na południowy, natomiast siła i stan morza bez zmian. To już wszystkie informacje o pogodzie. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.